sobotę, 11 czerwca, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z profesorem Piotrem Buczkowskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Profesora. Zapowiedź jest częściowo prawdziwa. Państwo, którzy nas oglądacie w tej chwili, w piątek, 10 czerwca, rozmawiacie z nami na żywo i można do nas dzwonić. Można dzwonić do Marszałka Sejmiku Poznańskiego, Marszałka Sejmiku Krajowego, posła Piotra Buczkowskiego. 20 79 11, 20 57 53. Państwo, którzy oglądacie nas w sobotę, oglądacie już jednak nagranie. Panie pośle, co się stało, skąd taka zmiana w naszym programie? No niestety plan Sejmu i plan prac sejmowych zmienia się z godziny na godzinę. Wprowadzane są nowe punkty porządku obrad. Poza tym moje zobowiązania, które mam i w Poznaniu, i w mojej gminie. Czas jest gorący, jest kampania samorządowa, także niestety bardzo przepraszam telewizorów, że nie mogę być na żywo, ale myślę, że dzisiejsze spotkanie... Ale jesteśmy na żywo w tej chwili, w piątek. Można do nas dzwonić 20 79 11 20 57 53. Razem z Renatą czekamy na Państwa telefony. Piotr Buczkowski ma 44 lata, jest profesorem socjologii, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 4 lat radny, szef, jak powiedziałem, Sejmiku Poznańskiego i Sejmiku Krajowego, poseł obecnej kadencji, także wiceprzewodniczący Izby Regionalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Panie pośle, panie były radny, łączył pan mandat posła i radnego. Czy między tymi funkcjami obywatelskimi występuje sprzeczność? No, myślę, że nie. Po pierwsze, posłem zostałem dlatego, że pracowałem w samorządzie terytorialnym. Staramy się dobrze realizować tę problematykę, rozumieć ją i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będąc przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego nie mam kontaktu bezpośrednio z Radą, z tym najniższym szczeblem funkcjonowania naszego państwa. Czym się różnią jedne wybory od drugich? Które są ważniejsze? Czy można powiedzieć, że w demokracji występuje sprzeczność między interesami władzy lokalnej, którą reprezentują radni, i władzy państwowej, którą kreują posłowie? To zależy, z jakiego punktu widzenia się patrzy. Z punktu widzenia obywatela te wybory i jedne, i drugie dotyczą decyzji co do wydatkowania publicznych pieniędzy. Wszyscy płacimy podatki, część jest wydawana na poziomie lokalnym, część jest wydawana na poziomie całego państwa. Natomiast ustrojowo, instytucjonalnie oczywiście ta sprzeczność istnieje. To znaczy władze samorządowe chciałyby mieć jak największe kompetencje i jak największą częścią budżetu dysponować. Natomiast w skali państwowej oczywiście trzeba zintegrować interesy wszystkich obywateli, wszystkich środowisk, wszystkich grup społecznych. Jakie powinny być uprawnienia władz lokalnych? Kontrolne czy stanowiące? I takie, i takie. To znaczy przede wszystkim powinny być możliwe szerokie, zgodnie z zasadą subsydiarności, czyli pomocniczości państwa, gdzie opierając się na nauce społecznej Kościoła zakłada się, że wszystkie sprawy, które mogą być powierzone obywatelom, powinny być przez nich wykonywane i kontrolowane. Trzeba rozstrzygnąć, jaki zakres dany poziom organizacyjny społeczeństwa może być realizowany. Powiedziałem, że jest pan szefem sejmiku. Sejmiki samorządowe powołano z konieczności znalezienia miejsca dla kolegiów odwoławczych, odwołujących od decyzji burmistrzów czy wójtów podejmowanych w tak zwanej pierwszej instancji. Ostatnio przygotowuje się ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych. Czy to oznacza faktyczny koniec wojewódzkich sejmików? To znaczy nie do końca tak było. Rzeczywiście formułą funkcjonowania kolegiów odwoławczych, która była bardzo ważną instytucją i zresztą rozwiązaniem unikalnym w skali europejskiej, było włączenie ich w sejmiki samorządowe. Natomiast sejmik samorządowy jest taką quasi reprezentacją na szczeblu województwa i w innych krajach, w innych strukturach organizacyjnych parlamenty regionalne bądź parlamenty landów, parlamenty krajów federalnych są realnie istniejące. Także to jest pierwszy krok. Są realnie istniejące, bo mają realną władzę, ale tutaj jest to quasi. Więc właśnie jak jest z tym quasi? Co tak naprawdę sejmik będzie mógł w momencie, w którym już nawet nie będzie kreował
kolegium odwoławczego? Znaczy, przede wszystkim przygotowujemy teraz nowelizację ustawy o samorządzie terytorialnym, która zakłada rozszerzenie kompetencji sejmików wojewódzkich, ale kompetencji niestety opiniodawczych. Chodzi o to na przykład, żeby taką ważną rzecz, jaką jest budżet wojewody, opiniowały reprezentacje gmin na terenie województwa. Tam są środki na wodociągowanie, na ochronę środowiska i szereg innych rzeczy, która do tej pory właściwie odbywa się poza samorządem, a jest konsumowana przez samorząd. Opiniowana była cały czas. Nie we wszystkich sejmikach. Nie ma ustawowo takiego zapisu, który obliguje wojewodę do tego, żeby przedstawił propozycję budżetu. O ile pamiętam budżetu, artykuł 77 ustawy to są ważne sprawy. Wyraźnie mówi, dla że wojewoda staje sprawozdanie i wszystkie tego typu decyzje właśnie konsultuje, co nie znaczy, że jest tak to jest stanowiące. Znaczy, chodzi o to właśnie, żeby przydać pewną rozstrzygającą rolę sejmików wojewódzkich w tej kwestii. Chodzi także o rozszerzenie zadań sejmiku o kwestię opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego w skali województwa. Jest nowy projekt ustawy, który mówi o studium wojewody i to studium także powinno być poddane konsultacji reprezentacji gmin, jakim są sejmiki. Jakie funkcje stanowiące przypisałby pan więc sejmikom? To zależy od formuły państwa, to znaczy w tej chwili ta formuła nie zakłada stanowienia przez sejmik, ponieważ wybory są pośrednie, są to przedstawiciele władz gminnych. Natomiast przy tej koncepcji, którą sejmik krajowy przygotował, gdzie sejmik wojewódzki konstruowany jest w bezpośrednich wyborach, w skali województwa, może już uzyskać pewne kompetencje stanowiące, ale to jest inna formuła. To jest formuła mieszanego rządowo-samorządowego województwa z bezpośrednio wybieralnymi władzami regionalnymi. I wtedy można myśleć o tym, że kompetencją parlamentu regionalnego czy parlamentu wojewódzkiego może być nawet stanowienie podatku, może być przejęcie spraw z zakresu bezpieczeństwa policyjnych i szeregu zadań, które w tej chwili wykonuje administracja państwowa. A jak powinno być? Czy urzędnik powinien być mianowany czy wybierany? Jaki w ogóle sens ma opiniowanie obecnie przez sejmik kandydatów na stanowisko wojewody, skoro pan premier Pawlak powymieniał ich większość, w ogóle sejmików o zdanie nie pytając? Tak, to znaczy ja mówię, muszę powiedzieć, że te kompetencje do opiniowania zapisane w ustawie są naruszane właściwie przez cały czas. To znaczy nie zdarzało się tak, iżby w sytuacji, kiedy premier chce powołać wojewodę, liczył się z opinią sejmiku. I to oczywiście jest bardzo ograniczone uprawnienie. Ja się wypowiadam za tym, iżby taka opinia była wiążąca dla administracji centralnej, zarówno jeżeli chodzi o powoływanie wojewody, jak i odwoływanie. Oczywiście, jeżeli jest oparta na racjonalnych argumentach, na dowodach, że wojewoda nie funkcjonuje sprawnie, że popełnia błędy, że popełnia chociażby nadużycia. Był pan orędownikiem powołania nie tylko sejmików wojewódzkich, ale również tak zwanego Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Mówię tak zwanego, ponieważ nie był on zapisany w żadnej ustawie, twierdzono nawet, że to organ pozaprawny. Tym niemniej powstał, co więcej jest w Poznaniu. Co samorządna Rzeczpospolita w ogóle, a poznańskie w szczególe, zyskało na tym, że stało się stolicą Krajowego Sejmiku? Chciałbym wyprostować, Sejmik Krajowy jest zapisany w ustawie o finansowaniu gmin. Został zapisany po powołaniu. Był zapisany w ustawie o finansach, o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania. Po wykreowaniu. Po wykreowaniu, oczywiście, no bo nie było takiej struktury. Natomiast co samorząd zawdzięcza Sejmikowi Krajowemu? Przygotowaliśmy na drugi kongres samorządu terytorialnego 7-tomowe wydawnictwo, które obrazuje nasze prace przez 4 lata. Jest tam szereg doraźnych interwencji, które udało nam się. Mam rozumieć, że Sejmik Krajowy wykreował 7 tomów wydawnictwa, czy jednak coś konkretnego zrobił? Nie. W tych 7 tomach wydawnictwa opisane jest to, co robiliśmy przez te 4 lata. I muszę powiedzieć, że pani poseł Żółkowska, która była obecna na kongresie, powiedziała, że z zapartym tchem przeczytała te 7 rozumiem. Tomów i wreszcie rozumie, o co chodzi. A czy telewidzowie Warszawy i nie tylko Warszawy, całej Polonii 1 mogliby z zapartym tchem wysłuchać chociaż 2-3 ważne osiągnięcia Sejmiku Oczywiście. Krajowego? To znaczy pierwsza sprawa to jest kwestia decentralizacji państwa związana z przygotowaniem pierwszego projektu ustawy powiatowej przyjętej przez parlament poprzedniej kadencji. Następnym dokonaniem... Czyli niczego nie wykreował, ponieważ nie będzie tej ustawy powiatowej. I ustawa powiatowa jest w Sejmie w tej chwili, będzie dyskutowana jeszcze przed wakacjami. To nie jest kwestia kreowania materialnie czegoś. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne osiągnięcia zarządów pani premier Suchockiej, dokonaliśmy uzgodnień w kwestii ważnej dla gmin, pokrywania kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich i krajowych. Mieliśmy uzgodnienia dotyczące zmniejszania stawek podatku VAT na inwestycje gminne, które w tej chwili przez rząd nie są respektowane. Rząd przyjmuje inną koncepcję. Przygotowaliśmy całą globalną koncepcję przekazania oświaty samorządom terytorialnym.
notarialnym, łącznie z oddłużeniem, z pokrywaniem kosztów inwentaryzacji stosunków własnościowych, łącznie z przygotowaniem projektu nowej ustawy o statusie nauczyciela, który zastąpiłby kartę nauczyciela obowiązującą do dzisiaj. Niestety zmieniła się sytuacja polityczna i te nasze dokonania tkwią w tej chwili w zawieszeniu, a być może, tak jak minister Strąg twierdzi, zostały odłożone w nieskończoność i do nich nigdy się nie wróci. Którzy z naszych sąsiadów są najbardziej prosamorządowi? Jak my, nasze dokonania wyglądają na tym tle? Znaczy, jeżeli chodzi o sąsiadów Europy Wschodniej i Centralnej, to bez wątpienia Czechy i Węgry. To są te kraje, które mają podobne rozwiązania, podobnie samorządy funkcjonują. Natomiast bez wątpienia Polska jest krajem wiodącym. Znalazło to wyraz właśnie w Strasburgu, gdzie zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego kongresu. Nie dlatego, że mam jakieś walory osobiste, ale żeby podkreślić wagę i kierunki rozwoju realizowane przez samorząd w Polsce. I z tego punktu widzenia Polska rzeczywiście jest na czele dostosowywania struktur organizacyjnych państwa do tych, jakie obowiązują w Europie Zachodniej. 20.79.11, 20.57.53. Nasza rozmowa w piątek toczy się na żywo. Jeżeli ktoś z państwa chce zadzwonić do pana posła Piotra Buczkowskiego, radnego z Poznania, czekamy na telefony. Ja tymczasem pytam dalej. Słowa samorząd używamy w dwojakim znaczeniu. W znaczeniu terytorialnym, ale także w znaczeniu samorządu pracowniczego. Czy te samorządy mają między sobą bezpośrednio związki? Co pan sądzi o koncepcji zastąpienia Senatu przez tak zwaną drugą izbę samorządową? Znaczy, po pierwsze chciałbym sprostować. Jestem radnym z Mosiny koło Poznania. Jest to mała gmina niedaleko Poznania. Jest to ważne dla mnie. Jeżeli chodzi o te różne rodzaje... I dla wyborców mieszkańców. Ja wszędzie podkreślam, że jestem właśnie z Mosiny, a nie z Poznania, ponieważ jest to istotne z punktu widzenia rozwoju świadomości lokalnej w naszym kraju. Jeżeli chodzi o te różne typy samorządu, oczywiście istnieje nie tylko samorząd terytorialny, istnieje gospodarczy, istnieje także zawodowy, środowiskowy i tak dalej. Generalnie realizują one tę samą ideę, to znaczy samorządzenia, czyli decydowania przez ludzi bezpośrednio zainteresowanych o swoich sprawach. Natomiast samorząd terytorialny jest specyficzną strukturą. Jest strukturą, która wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, czyli jednolicie w skali całego kraju. Z tego punktu widzenia oczywiście jest on wyróżnioną strukturą. Natomiast co do koncepcji Senatu Samorządowego. Otóż ja myślę, że w tej chwili nie do pomyślenia jest z mojego punktu widzenia konstruowanie izby samorządowej na bazie władz lokalnych, czy nawet tych samorządów, o których pan mówił. Bardziej akceptowałbym taką koncepcję, w której izbę samorządową, czyli drugą izbę parlamentarną, tworzą reprezentanci wybierani w wyborach bezpośrednich do władz regionalnych, tak jak na przykład jest to we Francji, czy w innych krajach, czy w Niemczech, prawda? To są struktury polityczne, nie mające dużo wspólnego z administracją publiczną. Sejmik Krajowy opowiadał się zdecydowanie za tak zwaną reformą powiatową. Już pan o tym mówił. Po co nam powiat? Tak. No, powiat przede wszystkim oznacza kontynuowanie procesu decentralizacji państwa, oznacza przekazanie zadań i kompetencji razem ze środkami finansowymi z budżetu centralnego na poziom dużo niższy, na poziom właśnie powiatowy. I dla całego państwa, dla wszystkich obywateli oznacza w świetle dokonań samorządu konkretne oszczędności budżetowe. Wrócimy do tematu. Ktoś się dodzwonił. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy według pana obecny parlament, zmieniając ustawę o ustroju stolicy, nie przyczynił się do ograniczenia lub wręcz likwidacji oddolnej kontroli władzy rządowej? Wie pan, ja myślę, że to jest sytuacja specyficzna, która wynikła z praktyki czteroletniej. Warszawa jest dużą metropolią, jest centrum państwa, w której wykonuje się szereg zadań wykraczających poza zadania zwykłego samorządu terytorialnego. I rzeczywiście w tym kształcie ustawy oczywiście to zupełnie różnie wygląda od samorządu na poziomie lokalnym. Natomiast generalnie myślę, i to są rozwiązania stosowane w krajach zachodnich, że tak wielkie metropolie jak Warszawa muszą posiadać odrębny, specyficzny ustrój. Natomiast inną sprawą jest, jak w ramach tych wielkich metropolii funkcjonować będą jednostki niższego rzędu, tak zwany samorząd pomocniczy. Ja się opowiadam zdecydowanie za tym, iżby na poziomie dużych organizmów miejskich przekazywać jak najwięcej kompetencji samorządom pomocniczym, czyli decentralizować gminę
samą, nie tylko państwo, ale także gminę, żeby te sprawy, które mieszkańcy osiedla, mieszkańcy nawet konkretnych ulic i tak dalej, mogli sami rozstrzygać, dysponując środkami finansowymi. To, co panowie posłowie, panowie z Komisji Samorządu Terytorialnego zrobiliście w Warszawie, to jednak nie tylko nowa koncepcja, to przede wszystkim to, że wchodzi zupełnie nowa ustawa i zupełnie nowy ustrój. Czy jest pan za tym, żeby ustawy pisać w gabinetach i próbować już po raz drugi dla Warszawy, czy jest pan za tym, żeby istniejące modyfikować i sprawdzać w praktyce? Znaczy, ja myślę, że to, co przygotowano dla Warszawy, było wynikiem doświadczeń poprzednich rozwiązań. To znaczy, okazało się, że doświadczenia te nie sprawdziły się, prawda? Było szereg nieprawidłowości. Mieliśmy sytuacje takie, że jedna gmina ledwie posiadała środki na ledwo funkcjonowanie, natomiast druga była bardzo bogata. Nie było możliwości przesuwania tych środków. No jednak stolica państwa musi mieć możliwości planowania rozwoju w skali całej metropolii, a nie tylko w gminie centralnej, powiedzmy śródmiejskiej, czy pomijając pozostałe. No, nie będziemy dyskutować jak Poznaniak z warszawiakiem. Halo, dzwoni warszawiak. Prosimy bardzo. Czy pana zdaniem wśród radnych sprawujących obecnie swój urząd duża jest liczba fachowców, to znaczy znawców samorządu? Ja muszę powiedzieć, że na moje rozeznanie 70% radnych w poprzedniej kadencji to byli ludzie, którzy nie mieli pojęcia o sprawowaniu władzy publicznej i uczyli się tego samorządu. Tak samo zresztą jak większość współczesnych polityków. To jest dostosowanie się do zupełnie nowego ustroju i z tego wynikają konsekwencje, że musimy się wszystkiego uczyć. I tak jak rząd uczył się także samorządności, prawda? Przez 4 lata kolejne ekipy rządowe były wprowadzane w to, co to znaczy samorząd, jak mamy z samorządem współpracować. Tak samo radni uczyli się tego, jak współpracować z mieszkańcami, jak wykonywać swoje funkcje, popełniając przy okazji szereg błędów. Ja myślę, że jest to proces długotrwały, dopóki nie wykształcą się w pełni profesjonalne grupy polityków lokalnych, ale także zawodowych administratorów. Są tacy, którzy twierdzą, że grono fachowców z bronią u nogi stoi od 4 lat odsunięte od władzy, że to są ludzie, którzy znają. Czy jest pan za tym, żeby do tych fachowców się powtórnie zwrócili dzisiaj wyborcy, czy stawiałby pan ciągle na tych ludzi, którzy zameldowali się do samorządu 4 lata temu? Moje zdanie jest takie, że ci ludzie będą, znaczy ci drudzy, pierwsi, o których pan mówi, będą musieli uczyć się od nowa samorządu. Tamten system rad narodowych opierał się na zupełnie innej koncepcji państwa, na zupełnie innej koncepcji administracji publicznej. Także jeżeli oni nie mają doświadczeń samorządowych, to będą w tym punkcie, w którym rady wybrane 4 lata temu znalazły się w 90 roku. Natomiast oczywiście o tym, kto będzie sprawował funkcje publiczne, zadecydują wyborcy. Mówimy oni, mówimy tamci, mówimy jednak ciągle o po prostu urzędnikach, ludzi związanych z taką Polską, jaką mamy od lat 40. Czy samorząd powinien powielać podziały polityczne, czy powinien funkcjonować według innych kluczy towarzyskich? Czy krótko mówiąc, można potraktować nadchodzące wybory samorządowe jako rodzaj testu politycznego dla nastrojów społecznych? Znaczy ja myślę, że tak, że odrębną grupą są urzędnicy i urzędnicy nie ulegali wymianie, prawda? W dużej ilości gmin właściwie pozostawiono administrację niezmienioną. A powiedzmy, w jakim stopniu w ciągu minionych 4 lat nowe samorządy miały te jakobińskie zapędy, a w jakim nie? Znaczy to jest mi trudno powiedzieć, nie mam konkretnych danych, ale szacuję, że maksymalnie 20% urzędników zostało w skali kraju wymienione, jeżeli nie jest to przesadzone, aczkolwiek mówię, nie opieram się na badaniach. Natomiast drugą sprawą jest kwestia kreowania władz politycznych, prawda? Wybierane rady są tak naprawdę organizmami sprawującymi funkcje polityki, zarządu lokalnego, prawda? Oni wybierają strategię, decydują o kierunkach i tak dalej. Z tego punktu widzenia jest to polityka. Europa Zachodnia pokazuje, że także na poziomie gmin dokonuje się wyborów politycznych. My dopiero budujemy demokrację. W tej chwili jesteśmy w takim miejscu, w którym tak naprawdę ocenia się ludzi za ich dokonania, kwalifikacje, przydatność, uczciwość i z tego punktu widzenia apelowałbym właśnie, żeby ludzie przy wyborze odwoływali się do tych wartości. Natomiast jestem przekonany, że w miarę upływu czasu, w miarę wzmacniania samorządu terytorialnego będą to także wybory polityczne, które będą związane z wybraniem konkretnej strategii rozwoju. Kandyduje pan w tej chwili na radnego z ramienia Unii Wolności? Nie.
kandyduję w mojej gminie z ramienia Unii Wielkopolan, która grupuje, jest to stowarzyszenie grupujące ludzi o różnych orientacjach politycznych, ludzi ocenianych właśnie... A czy jest pan członkiem partii? Jestem członkiem Unii Wolności. Rozumiem. I to jest odpowiedź na pytanie. Rozumiem, że nie decyduje się pan na partyjne działanie w gminie. Nie, to znaczy to jest inna formuła po prostu. Wróćmy do sprawy samorządu, do sprawy powiatu. Powiedział pan o tym, że powiaty pomogą przenieść kompetencje. Ja chciałbym zapytać o to, czy w miejsce przenoszenia tych kompetencji na poziom powiatu, nie lepiej po prostu te kompetencje przenieść na poziom gminy, bo czy rejon, czy powiat, to dla człowieka szczególnie na prowincji, po prostu konieczność jeżdżenia gdzieś daleko i załatwiania czegoś u jakiejś pani Krysi, której ja nie wiem, czy ona się, czy ją wiele zmieni fakt, że zamiast urzędnikiem dotychczas rządowym czy rejonowym będzie samorządowy. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że założeniem reformy powiatowej było przekazanie wszystkich kompetencji, które gmina może wykonywać na poziom gminy. Utrzymanie tych kompetencji, które przejęły niektóre gminy od administracji rejonowej jako zadania własne gmin. Natomiast są bez wątpienia zadania, których mała gmina nie jest w stanie realizować. Są to szpitale, jest to szkolnictwo średnie, jest to policja i tak dalej, i tak dalej. Otóż tych kompetencji nie można przekazać na poziom gminy i dlatego będą to kompetencje w naszym założeniu właśnie struktur powiatowych, struktur wyższego rzędu. 2079-11, 2057-53, halo? Prosimy bardzo. Halo? 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 Rozłączyło się. Wróćmy do naszego tematu. Mówiliśmy o powiatach. Chciałem zapytać o to, o procenty. Targujemy się pomiędzy 15%, które w tej chwili realizują gminy, a 20% bodajże 5%, które miały być przeniesione na poziom powiatu. Czy już ani 1% więcej budżetu, zachowanego podatku, nie można dorzucić samej gminie? Nie, no to jest tak, że oczywiście przy powoływaniu powiatu musimy rozstrzygnąć, które zadania gmina może wykonywać. Są to zadania w tej chwili realizowane na mocy porozumień, na przykład geodezja, gospodarka gruntami, niektóre gminy to mają. Tak zwane zadania zlecone. Tak. W międzyczasie gminy otrzymują kolejne kompetencje. Opieka społeczna ostatnio dostały wypłacane. Ale ja nie pytam o zadania przekazane razem ze środkami, których najczęściej potem jest za mało. Ja pytam po prostu o ilość podatku, które gmina może zatrzymać na swoim poziomie. Pan minister Strąg, krytykując w poznańskim piśmie wprost ten pomysł, powiada, nie wiem czy szczerze, że będzie się starał o zwiększenie kompetencji gminy. Więc pytam, czy kompetencje samej gminy, małej, można zwiększyć w sensie podatkowym, w sensie zadania własnego, niezleconego? Tutaj się nie rozumiemy. To znaczy kompetencje zawsze muszą wiązać się z przekazaniem środków finansowych. Pytam o środki. Prawda? Właśnie pytam o środki. Tak, i teraz jest kwestia wycenienia, czy te pieniądze w ustawie o finansowaniu gmin wystarczają na realizowanie tych zadań i kompetencji, czy nie. Naszym zdaniem istnieje szereg przypadków, których nie wystarczają. Jest to problem nowej ustawy o finansach komunalnych, zwiększenia udziału gmin w podatkach państwowych, co jest najlepszym rozwiązaniem, czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych bądź prawnych, bądź też przekazania finansów w postaci subwencji. I o to pytam, czy pomiędzy 15, które jest dzisiaj procent w gminie, a 25, które trafiłoby jednak do powiatu, czym gminie można dać więcej niż 15% środków finansowych na realizowanie zadań? Tych zadań, które posiada w tej chwili? Tych zadań, które posiada w tej znaczy, myślę, że w niedużym stopniu. To znaczy generalnie można powiedzieć, że system finansowania tych zadań, które gminy mają w tej chwili, jest wystarczający. Musimy mieć na uwadze to, że znaczną część dochodu gminy wydatkują na inwestycje. Jakie w takim razie zadania wraz ze środkami w postaci podatku, a nie w postaci przekazania od rządu, można by jeszcze dodać do gminy, na ten szczebel bezpośredni? Znaczy gmina nie ma żadnych podatków. Gmina ma udziały w podatkach. Ma udziały w podatkach od dochodu. I ma podatki, opłaty lokalne, które także centralnie są ustalane przez ministra finansów. Chodziło o zwiększenie tego udziału. Oczywiście. Tak, to jest kwestia filozofii konstruowania samorządu terytorialnego, o którą my walczymy przez 4 lata. To znaczy, po pierwsze, żeby gminy miały pełną swobodę, jeżeli chodzi o ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych. Była taka propozycja, którą Sejm Krajowy zgłaszał, żeby ustalić standardowe koszty, czy standardowy poziom tych podatków i opłat lokalnych i gmina miałaby możliwość zwiększania o 50% rozumiem, bądź zmniejszania. To daje dużo większą swobodę. Natomiast generalnie ja myślę, że samorząd powinien rozwijać się w tym kierunku, izby gminy pobierały podatki, potrącały sobie należną część i przekazywały resztę do budżetu gminy państwa. Gminy obecnie są bardzo bogate, między innymi dlatego, że odziedziczyły po tak zwanej komunie ogromną ilość skomunalizowanego dzisiaj na rzecz gmin majątku komunalnego, mieszkań kwaterunkowych, instytucji, gruntów.
gruntów. Czy powinny nimi gospodarować, czy powinny je na przykład wynajmować i utrzymywać się z tego, czy powinny je sprzedawać, prywatyzować to wszystko, a w związku z tym zmniejszać swoją siłę, swoją ekonomiczną potęgę? Znaczy, po pierwsze, bogactwo jest w wielu gminach pozorne. To znaczy, skomunalizowane zasoby mieszkaniowe na przykład wymagają tak potężnych nakładów finansowych, żeby doprowadzić je do normalnego stanu, że gminy niejednokrotnie nie mogą podołać z przeprowadzeniem remontu. Natomiast co do drugiej kwestii, opowiadam się za tym, żeby gmina w jak najmniejszym stopniu była właścicielem majątku komunalnego. To znaczy, jeżeli można sprzedać mieszkania komunalne, przekazać mieszkańcom dbanie o stan, robienie remontów i tak dalej, to powinno się to robić. Przy czym powinno się stosować maksymalne ułatwienia lokatorom, żeby mogli wykupić. W tej chwili ustawodawstwo obowiązujące mówi, że w ciągu 10 lat trzeba spłacić kredyt, który bierze się na mieszkanie i wycenę przeprowadza biegły. Gminy domagają się, żeby wydłużyć okres spłaty i żeby można było sprzedawać poniżej wyceny biegłego. 20-79-11, 20-57-53, kolejny telefon, halo? Dzień dobry, panie pośle. Ja chciałem zapytać o rzecz następującą. O ocenie fachowości radnych w byłym samorządzie czteroletnim, którego kadencja się już skończyła, pan już wspominał. A teraz chciałem zapytać się, czego pan spodziewa się po nowych wyborach do samorządów, po nowych radnych i po prostu jaki pański jest pogląd? Czy radny powinien być fachowcem, czy tylko społecznikiem? Czy stawiał pan na radnych społeczników zaangażowanych, uczciwych i tak dalej, i tak dalej? Uczciwi radni powinni być wszyscy, ale czy również na fachowców? Bardzo jasne pytanie, dziękuję. Czy radny jest fachowcem, czy radny jest takim sędzią z amerykańskim, sędzią przysięgłym, losowanym, który głosuje w każdej sprawie, czy się na niej zna, czy się na niej nie zna? Tak bym to doprecyzował. Znaczy, najlepiej byłoby, żeby łączyć obie te funkcje, to znaczy, żeby być i fachowcem, i spełniać oczywiście pewne kryteria polityczne. Ja generalnie myślę, że w tych wyborach ważną decyzją dla wyborców będzie to, żeby wybierać tych ludzi i te ugrupowania, jeżeli przyjmujemy formułę polityczną, które opowiadają się za rozwojem naszego państwa w kierunku wzmacniania samorządności. Ocenimy samorząd miniony, ocenimy te 4 lata. Spośród 52 tysięcy radnych, których mieliśmy, rozniosły się głosy o tym, że nigdy nie furkotały tak łapówki po gminach, kiedy ci niekompetentni, a pyszni uzyskanym zaufaniem społecznym, jak nigdy dotąd, ludzie zjawili się w gminach. Czy to z pańskiego punktu widzenia prawda, czy pan od tego typu informacji był izolowany? Proszę pana, po pierwsze, każdemu w naszym kraju urzędnikowi można zarzucić branie łapówek i takie jest powszechne przekonanie, że sprawowanie funkcji publicznych, decydowanie o sprawach ważnych dla obywateli łączy się z potencjalnym niebezpieczeństwem brania łapówek. To tak jest. Na całym świecie tak jest. Tylko kwestia jest w tym, czy rzeczywiście te potencjalne możliwości są realizowane. Prawda? Ja uważam generalnie, że z mojego oglądu to był znikomy margines spraw, które wiązały się właśnie z przekupem. W wielu jednak radach narzekano na to, że rada, absolutny hegemon, jeśli chodzi o stanowienie uchwał, podejmowała uchwały takie, jakie komuś przychodziły do głowy. Jak to wygląda w skali kraju? Czy rzeczywiście Polska samorządowa, można powiedzieć, nierządem stała? Czy wojewodowie musieli wiele uchwał uchylać? Czy w ogóle Sejmik Krajowy badał stopień wiarygodności rad? Znaczy, Sejmik Krajowy akurat nie zajmował się badaniem zgodności z prawem, jak to w skali województw poszczególnych się odbywało. Natomiast poszczególne sejmiki wojewódzkie takie analizy przeprowadzały i z tego, co wiem, nie było zbyt dużo uchyleń uchwał wynikających z tego, że radni podejmowali, jak pan to określił, to, co im do głowy przyszło. Ja myślę, że ocena samorządu terytorialnego powinna opierać się na ocenie tego, co rady dokonały. Otóż bez wątpienia, i to w tym raporcie, o którym mówiłem, 7-tomowy, wykazaliśmy, bez wątpienia postęp prac w zakresie odtwarzania infrastruktury komunalnej, wodociągów, kanalizacji, telefonizacji, uzbrajania terenów i tak dalej, jest nieporównywalny z jakimkolwiek okresem w takim czasie, 4-letnim w poprzednim czasie. Gminy zwiększyły swój stan posiadania od 1/4 do 1/2 przez te 4 lata. Przeznaczały potężne pieniądze na inwestycje. I to nie było tak, że robili to, co przyszło im do głowy, tylko robili to, co jest potrzebne w samorządzie. I następna kadencja będzie się wiązać już z konsumowaniem
tego, co zrobiono na poziomie podstawowym. Jeżeli mamy dobrze uzbrojony teren, możemy myśleć o ściąganiu inwestorów, budowaniu przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj moja ocena i to, co rzeczywiście dokonano, jest bardzo pozytywna, aczkolwiek zdarzały się niewątpliwie w skali kraju przypadki, o których pan mówił, ale to jest margines. Taka jest ocena profesora Piotra Buczkowskiego, marszałka poznańskiego i Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Jaka będzie ocena państwa, wyborców, dowiemy się już 19 czerwca po wyborach samorządowych. Dziękuję panu posłowi za udział w naszym programie, państwu za telefony i zapraszam na następne spotkanie już normalnie w sobotę, a teraz konkretnie 18 czerwca rozmawiać będziemy z panem Tadeuszem Mazowieckim. A więc do zobaczenia w sobotę 18 czerwca, a teraz konkretnie.